Wejdziemy teraz do środka tego pięknego domu i sprawdzimy, co jeszcze zostało. Zobaczcie. Dom zapowiada się naprawdę ciekawie. Wejście główne i od razu znajdujemy się w salonie. Kurde, ile wyposażenia zostało. Dom jest naprawdę świetny. Słyszałem, że jest tutaj pięknie, ale nie sądziłem, że aż tak. Zobaczcie, jaki duży obraz. Ktoś go już niestety zniszczył. Ale to, co pozostało, nadal robi wrażenie. Marmurowy blat. Idziemy dalej. O kurde, ale klimat. Dwa kredensy, w zasadzie praktycznie idealne. Zobaczcie, sprawdzimy je teraz z bliska. Piękne witraże. Tutaj kolejny kredens. Pokażę wam, co chciałem zrobić. Chciałem wam pokazać, jak pięknie wygląda witraż. Tynk z sufitu zaczął odpadać ze względu na wilgoć, jaka tutaj panuje. Tutaj mamy oranżerię. Potłuczone szyby. Z tamtej strony widzimy jeszcze garaż. Później zerkniemy do niego, ale najpierw odwiedzimy cały dom. Zegar chyba miał być odnowiony. Bo jest tutaj surowe drzewo. Dobra, idziemy teraz do góry. Zobaczymy, co kryją kolejne piętra. Garaż dość spory. Idziemy dalej. Co tutaj? To chyba była jedna z sypialni. Tutaj również się wszystko rozpada już. Kolejna sypialnia pusta. Ale widzę, że tutaj jeszcze coś zostało. Balkon niewielki, ale zawsze jednak balkon. Można było wyjść i zobaczyć, co się dzieje na zewnątrz. A tutaj co? Zdemolowana łazienka.
Nie wiem, w jakim celu ktoś wyrywał te deski, ale czegoś szukali. Ewidentnie. Być może szły tędy rurki miedziane. I wszystko zostało powyrywane. Dobra. Mamy tutaj poddasze. Wejdziemy do góry. Zobaczcie, jaki kącik. Prawdziwa kapsuła czasu. Zobaczcie, jaki piękny fotel. Zastanawiam się, ile może mieć lat. Stara maszyna. I kolejny fotel, tylko że już na kółkach. Zjedzony przez korniki. Zobaczcie. Ale takiego fotela jeszcze nie widziałem. Co my tu mamy? Stare lustro. Dwie drewniane skrzynie i krzesełko dla dzieciaka. Zobaczcie, jakie fajne, nietypowe. Czy wiecie, do czego służyła ta dziurka? Pewnie się domyślacie. Jeszcze jakieś pomieszczenia. Kolejny fotel. Fotele są naprawdę niesamowite. Taki mebel to kawał historii. Bardziej współczesna już. Zobaczcie, jakie gigantyczne drzewa. Klucze. Ale do czego te klucze? Kto wie? Kolejny pokój. W takim razie została nam jedynie. W takim razie powoli będziemy schodzić na dół. Została nam piwnica i oczywiście garaż, który widzieliśmy. Thank you.
próbował schodzić na dół, może i ja bym spróbował. Widzę, że można tu stanąć i zobaczyć, co znajduje się w piwnicy. Schody ktoś zrzucił albo runęły same. Kto wie, szafa wypełniona różnymi naczyniami. Wygląda to ciekawie, ale nie ma tam jak wejść. Schody leżą tutaj. Szkoda, że piwnica zalana. Może znaleźlibyśmy coś ciekawego. Został nam garaż, do którego zaraz wejdziemy. Dobra. Chodźmy od razu. O kurde, taki telewizorek przeoczyłem. Zobaczcie, jaki fajny. L'Avenir. Jesteśmy w garażu. Zobaczcie, nie widziałem nawet, że tutaj jest przejście. O kurde, jaka lodówka. Cała przerdzewiała już. Otworzymy. Ale nie ma już żadnych produktów spożywczych. Szkoda. Indesit. Zobaczcie, jak długo ta firma funkcjonuje. Tutaj pompa chyba kiedyś była, ale ktoś już ją wyrwał. Szkoda. Tutaj mamy jakiś zabytkowy piec. Najprawdopodobniej żeliwny. Połączona z piecem. Bardzo funkcjonalny. Zobaczcie, jak wygląda w całości. Okay.
jakiegoś fajnego pomieszczenia. Może być tutaj. Co wam mogę powiedzieć, moi drodzy? Eksploracja dobiega końca. Jestem przekonany, że wam się bardzo podobało tutaj, tak jak i mnie. Szkoda, że to wszystko niszczeje. Naprawdę piękne meble. Zobaczcie, żelandol musiężny. I tak dziwię się, że jeszcze tutaj jest. Te piękne kredensy. Również robią wrażenie. W tym miejscu jednak zakończę już eksplorację. Mam nadzieję, że wam się podobało i widzimy się znów niebawem. Na razie, trzymajcie się i do zobaczenia.